Dzień dobry, dzieciandio. Maciuś, powiedz mama. No powiedz, no, chcę się pochwalić. Mam po angielsku, powiedz mama, powiedz po polsku. Powiesz mama? Tak prawie się udało. Bo na wieżę o niej mówimy i tu ciągle skacze. Bo jest nad naszą głową. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Słuchajcie, no ja dzisiaj taki porządeczek wprowadzam obrad naszych tutaj rodzinnych w ramach Dzieciandii. Najpierw lecimy z pogaduchami, króciutko, zaraz powiemy o czym. Potem, ponieważ mamy całą masę nagrań z naszych różnych wycieczek, wykapek i wyrypek. No. To sobie zmontujemy później coś z naszej taką pocztóweczkę dźwiękową, to będzie druga rzecz. No. A rzecz trzecia to będzie bajko. No. Bajkono, czyli... Bajkono. Bajkonur to jest zupełnie coś innego. Będzie bajkowisko. Co wy na to? A potem będzie sprzątanie. A dlaczego musimy sprzątać? Bo mamy remont. No, ten remont się u nas przedłuża i przedłuża. Tragedia. Dzisiejszy temat naszych pogaduch to... Kot. Nasz kot Maciej. Ka. Maćka. A ja mówię Maciek. No bo ty zawsze chciałaś mieć kota Macieja. Tak, jak z tej piosenki Hanny Banaszak. Mój Maciek w tym domu. Wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się otwiera... Orzech? Orzech. Nie wiem co. Przedstawię ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Ha? Dzisiaj gadamy o kocie, bo Maciek skończyła 9 miesięcy. Jest już duża. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj pogadamy sobie o plusach i minusach posiadania kota. Pierwszy minus. A pierwszy minus? Nocne ataki. A może pierwszy plus zaczniemy? Nie. Pierwszy minus, nocne ataki. Nocne ataki na co? Na stopę. Na stopę, na twoją stopę. A tu się zgodzę. Twoja stopa jest jedyną, którą ona lubi sobie podgryzać w nocy. No to prawda. A ty śpisz taka opatulona w tą kołderkę. Ona i tak znajdzie drogę do twojej, tak, wejście do twojej stópki. To prawda. Moją też podgryzała na początku, jeszcze nie podgryza, bo ja jej nie pozwalałem, mówiłem nie. Nie, no na początku to tak spaliśmy jak typowi właściciele kotów. Tak przykryci, tylko głowa wystawała. Znaczy tak, żeby uszy były zasłonięte. No. Co? A. Dobra, jak zaczęliśmy od minusów, to może kontynuujmy te minusy. Dla mnie drugim minusem posiadania kota to jest to, że jak siedzę na naszych schodach, to Maciek zawsze stwierdzi, że moje plecy są świetną trampoliną, żeby się odbić i wskoczyć na poręcze schodów. No to ja bym chciał, no bo poręcze schodów są przerobione na kocie drzewo, są poowijane całkowicie linkami. Po prostu dlatego minus, ponieważ moje plecy są permanentnie podrapane. No to nie tylko twoje, bo moje również, jak sobie siedzę przy biurku, to ona wskakuje sobie na moje plecy. O, właśnie. Ale ja mimo wszystko nie zgodzę się z tym, że to jest największa wada dla ciebie. Bo ty to tak naprawdę lubisz. Być podrapana. Podrapana nie, ale lubisz, jak wskakuje ci na barki, na plecy. No lubię, A powiem ci takim minusem, który na pewno jest, z którym trzeba zdawać sobie sprawę, to jest ilość sierści. To znaczy, że po prostu kot zrzuca sierść cały czas i trzeba bardzo po pierwsze utrzymywać higienę kota, czyli często go czesać, a po drugie no trzeba często odkurzać dywany, wykładziny i tak dalej, co nie? No. A z sierścią wiąże się druga wada, alergie. Lili na przykład jest uczulona i nie może mieć kotka, twoja przyjaciółka. Tak. No Lili, bo kiedyś na party z przyjaciółką Lili przyszła i dostała alergię, bo miał kota i jej gdzieś... Oko spuchło. No oko spuchło. A słuchajcie, a ja powiedziałem o tym, że mamy drzewo zrobione takie kocie na naszych schodach, na barierkach, bo powiązywane. A to jest kolejna moim zdaniem taka wada, czyli uszkadzanie mebli, co lubi mama najbardziej, nie? O nie. Ostatnio co się wydarzyło z sofą, mama? Bo sofa... Ale to twoja wina. To była źle czysto, zabezpieczyłem. To była czysto twoja wina.
dlatego, że nie zabezpieczył sofy. Ale słuchajcie, bo ja mam jeszcze inną rzecz. Ja bo widzę to... tutaj podejrzaną. Tak, bo słuchajcie, w naszym życiu bardzo wiele musiało się zmienić. Czy to jednak kot się dostosował do naszego życia? Jak to jest z kotami? My się dostosować musimy do nich, czy one do nas? My do nich. Oba. My do nich. Ja wczoraj usłyszałem nawet, że kot doskonale rozumie człowieka. Tylko ma to gdzieś. No bo ona mnie rozprasza, bo ona wie, że o niej mówimy i tu ciągle skacze. Bo jest nad naszą głową. Dosłownie nad głową. Są takie jogurciki, które się wyciska i kotki jedzą. Maćka ma takie. Kupiłam jej inne jogurciki z innej firmy, o innym smaku. No i ja przychodzę zawsze po pracy, jak przychodzę, to jej daję jogurcika. Ona nie, nie będzie jadła bo jogurcika. Bo pani jest wymagająca i ona chce to, co ona chce. I tata mówi, ona dzisiaj słabo jadła, no to ja już panika, że po prostu coś jej się dzieje, tak? Że no nie wiem, chora jest. No ale wzięłam, wyciągnęłam tego drugiego jogurcika. No i oczywiście zjadła z chęcią, no to próbowałam jej dać tego poprzedniego jogurcika. Prychnęła i poszła, odwróciła się. Ale to już są zachowania kota, to już nie są wady. Bo ja myślę, że wad to chyba tak naprawdę to więcej nie ma. Nie, nie, oprócz tego, że na przykład nie daje spać albo o trzeciej w nocy wstaje, żeby się z nią pobawić. Ale czy macie jakieś inne takie naprawdę sensowne wady z kotami związane? Bo ja już więcej nie potrafiłem znaleźć. Myślę, że na przykład Maciek jest kotem niewychodzącym. Okna muszą być zabezpieczone. A, mam jeszcze jeden minus. Tak. Mogę się poużalać trochę nad moimi kwiatami. Oj, poużalaj nad kwiatami, które musieliśmy wszystkim krewnym i znajomym królika miałam porozdawać. 30 parę doniczek różnych kwiatów, ostały się 5 doniczek. Bo ja chcę o plusach pogadać przede wszystkim. No to zaraz pogadamy. O zaletach. Bo tych wad wcale nie jest dużo. Nie, to się tak tylko wydaje, że to jest tak dużo. One się po prostu tak kumulują. Pierwsza rzecz, taka korzyść pierwsza, która dla mnie jest najprzyjemniejsza. Ja uwielbiam na nią patrzeć, jak ona się bawi, jak ona śpi. Po prostu uwielbiam ją obserwować. No wiecie, jaka to jest maść. Przyjemność? Tak, bo ona jest piękną maśma i fajnie się z nią bawi przez to. Bo jak chce odejść, bawi. To sobie lata nad nami i my jej nic nie robimy i sobie tylko ją patrzymy na nią. Obserwujemy ją. I to jest przyjemność. A czy odczuwasz, Haniu, no i mama też, czy odczuwacie przyjemność z samej opieki nad kotem? Tak. Jest przyjemna? Sprawia wam satysfakcję? Bo to jest korzyść, moim zdaniem. Mi sprawia. Tak, nie. Najlepiej Stopy? Jest, jak trzeba obciąć paznokcie jej, tak? Pazury. Uwielbiamy oglądać te filmiki, jak właściciele kładą sobie kotka na kolankach, biorą te pazurki, cyk, obcinają tak dalej. Wczoraj nasza chyba, kota tak, wczoraj nie chce. Z godzinę próbowaliśmy ją przekonać. Nie poszło. Pół paczki tych snaczków poszło, smaczków. Co? Ale jeden paznokieć, tylko jeden pazur poszedł? Jeden, tylko ten najdłuższy i to wszystko. Nie wiem, po prostu nie i koniec. I powiem wam, że to jest problem, taka utrzymywanie higieny. A trzeba obcinać regularnie. Dla mnie plusem jest to, że jak wracam, to z tego, co mi mówicie, to ona już mniej więcej pół godziny przed tym, jak mam wrócić, stoi pod drzwiami i śpiewa. Ona śpiewa. Miauczy, ale to jest takie miauczenie, słuchajcie, ona... To a leci. Jak wchodzę do domu, to jest tak kręcenie się wokół moich nóg i tak... Bo ona już wie wtedy, że jest jedzonko. Jogurcik, tak? No tak, ale pochwali się przed mikrofonem, to nie można, bo ona oczywiście po jest kotem. Po angielsku będzie i mówiła. I po swojemu będzie. Ja myślę, że tych plusów posiadania kota jest więcej niż minusów. Też jeden plus to jest... To, że po prostu jest. I to, że jak wracasz ze szkoły i Maciek jest w oknie, to możesz się pochwalić przed koleżankami, mówiąc, to jest mój kot. Ja już chciałbym, żebyśmy powoli kończyli i przeszli do pocztówki dźwiękowej, ale zanim przejdziemy, to Hania była sama na wycieczce trzydniowej. I Haniu, króciutko, jak było? Fajnie było, bo na ten trip robiliśmy shelters, zipline. Czyli tak, shelters, czyli takie stojące schrony. Szałasy. Zipline, czyli zjeżdżanie na linie. Tak, taki most linowy. No. Mhm. I cooking. Gotowanie. Learning.
uczenie? Tak. Uczyliście się, bo to była wycieczka szkolna, no. Ale to była taka maths and English, jakby byłam... W czasie II wojny. Tak. I potem mieliśmy a party. Zabawa. Wy byliście na takiej trzydniowej wycieczce, udając, że to są czasy II wojny światowej. To był temat przewodni tego, że dzieci wyjeżdżają z Londynu. Są i ewakuowane. Tak. Są ewakuowane właśnie i przebywają gdzieś tam na wiosce. Robiliśmy campfire. Ognisko. I przebieraliście się. I wyglądaliście jak właśnie dzieci z II wojny światowej. W takich ciuszkach byliście przebrani. I jeszcze robiliśmy taki murder mystery. A la criminal, zagadka kryminalna. Tak. Też były takie piosenki, co śpiewaliśmy, ja pamiętam. Zaśpiewaj. O, lej, o, lej, Derry Dicky Domba, Derry Dicky Domba, musa, e palu, Dobrze, kończmy nasze pogaduchy. Mamy nadzieję, że fajnie wam się je słuchało. Bardzo dziękujemy za feedback za ostatni odcinek. Wiem, że bardzo tęsknicie i się naprawdę bardzo staramy. Dziękujemy za wszystkie odsłuchy. Było ich bardzo, bardzo dużo. Nie znikamy. Nie znikamy, jesteśmy, prawda, Haniu? Na YouTubie było was bardzo dużo, a na innych platformach no po prostu przechodzicie sami siebie. Także jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za to, że nas słuchacie i z nami jesteście. To w takim wypadku kończymy i przechodzimy do dźwiękowej pocztóweczki. Dźwiękowa do poczki padło. O właśnie. Hania, co ci się stało w rękę? Ukuła mi pokrzywa. Ale co tak, przyszła i cię ukuła? Ja chciałam kwiatu się. I nie zauważyłaś, że obok jest pokrzywa. I co się stało z twoją rączką? There's a bump, czyli co? Kula. Kula taka. Ja nie wiem, jak to jest po polsku. Co? Że ma co? Odczyń od pokrzywy. Tak. Bąbel. Bąbel. To takie proste. Bąbel. Hania ma bąbla. Ale zobaczcie, jak a dawno... A przy okazji, Alojzy Bąbel to jest jeden z bohaterów pana Kleksa. A, w zeszłym tygodniu kto miał urodziny? Papcio Chmiel. Hania, kto? Papcio Chmiel. Papcio Chmiel. Razem powiedzieliście, tylko tata był głośniejszy. Dobrze, idziemy w drugą stronę. Udało nam się... A wiecie, kto to jest Papcio Chmiel? Kto? Papcio Chmiel to jest ten, co zrobił Tytusa. Tak, ten, kto narysował i napisał Tytusa. A jest taki specjalny odcinek dzieciandiowy o Papciu Chmielu, prawda? Tak. To zapraszamy do odsłuchania go. Ja nie wierzę w to, słuchajcie. Jakie piękne drzewo. Bezowe. Zbieramy, Hania. A tam jakie potężne. Wow. To chyba chciałeś dla mnie biądę chwewę. Hania, czemu miauczysz? Bo tata dał pióro w moich włosach i jest brunne. Mamy całą siatkę czarnego bzu. Ja jestem przeszczęśliwa. To jest na syrop na zimę. Moje syropy z sosny uratowały niejedno życie. I wychodzimy już. Ale muszek. Co tu jest napisane? Słuchajcie. Hengesbury Head. To było wysypisko śmieci tutaj. Tereny położone w tym miejscu pomiędzy portem a polem golfowym przed rokiem 1950 miały charakter naturalnej podmokłej łąki aż do połowy lat 60. XX wieku. Teren ten wykorzystywano jako składowisko odpadów komunalnych. Informacje na ten temat czerpiemy z dawnej prasy. Wykopaliska ujawniły liczne dowody życia w ówczesnych czasach, a przedmioty użytku codziennego nawet po 50 latach zachowały się w dobrym stanie. Mamo, zobacz, jaki duży jest ten rumianek. Dobry na herbatę bardzo. Wow, ale ty masz oko, Hania, no. Taki rumianek. Moja krew, moje dziecko. Mój zbieracz. Zobaczcie, jesteśmy teraz blisko morza i morze ucichło. Ale zobaczcie, tam już chyba pada, a tutaj jeszcze jest piękne niebo. Sponsorem dzisiejszej kawy i brownie jest ja, mama.
A teraz zapraszamy na bajkowisko pod tytułem Witraż. Wow. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, należy Ci się pewne wyjaśnienie. Aby zrozumieć treść rozmowy, to koniecznie przesłuchaj bajkowiska w odcinku 36 Dzieciandi pod tytułem Skaza, a później wróć na miejsce spotkania najwyższej władzy ludu koboldów. Z mocy Loży 10 udowodniono. Mistrz Alubart powoli wypowiedział te słowa, wpatrując się w twarz swego władcy. Doża powoli spuściła wzrok na podłogę. Rozmyślała nad tymi słowami. W niewielkiej komnacie w kręgu na wysokich drewnianych fotelach, wyścielanych jedwabnymi poduszkami, siedziały cztery koboldy, tworząc w ten sposób tak zwaną małą lożę Doży. Na wprost władcy Niziołków znajdował się Alubart i jego fotel był nieznacznie niższy od pozostałych. Zaś po każdym z boków Doży siedział jej doradca. I to na nich kolejno skierowała wzrok władczyni. Obaj skinieniem głowy potwierdzili słowa Alubarda. Loża 10 powiadomiła twą kancelarię o tym fakcie. Powiedział ten z lewej. Znajdujący się z prawego boku dodał. Mistrz Harumer w pełni ufa działaniom i słowom mistrza dyplomacji. W tym momencie obiema dłońmi wskazał na Alubarda. A więc trzecia skaza, powiedziała cicho Doża. Cóż, wiedzieliśmy wszyscy, że to się może wydarzyć. A ty, mistrzu dyplomacji, zwróciła się do Alubarda. Podjąłeś już działania w sprawie. Przez chwilę szukała właściwych słów. Przeciwdziałania nieuchronnym zdarzeniom? Oczywiście, Dożo. Potwierdził kobold i skłonił się. Machina ruszyła. Od jakiegoś czasu następujące po sobie wydarzenia zdają się zajmować swoje miejsce w układance zgodnie z naszymi scenariuszami. To oznacza, że w pewien sposób zaczynamy dostrzegać szerszy obraz sytuacji. Uważam, że zbliżamy się do momentu, gdy zaczniemy mieć wpływ na przebieg dalszych działań w taki sposób, by uwięziony pozostał nietknięty w miejscu swego odosobnienia. Doża wstała i odwróciła się w stronę okna wypełnionego przepięknym witrażem i zapatrzyła się w postać złoto-czerwonego smoka frunącego nad starożytnym miastem, którego znaczna część znajdowała się pod zwisem ogromnej, wystającej skały. Postacie koboldów w dawnych strojach zdawały się wchodzić do owych domów przez otwory w dachach. To była pradawna stolica największego miasta Niziołków eony temu. Tak wiele lat, że nikt nie jest w stanie tego zliczyć. Nikt również nie potrafi wskazać miejsca, gdzie owo miasto było zlokalizowane. A legendy przekazywane przez matki małym koboldziątkom więcej mówiły o nieprawdopodobnie ludnym mieście podziemnym, znajdującym się dokładnie pod tym, na który patrzyła teraz Doża. Czy należy podjąć jakieś działania, które wymagają mojej aktywności? Władczyni nie precyzowała, kto ma odpowiedzieć. Lecz Alubart wiedział doskonale, że pytanie jest skierowane bezpośrednio do niego. Na obecnym etapie nie musimy podejmować żadnych działań dyplomatycznych. Przeglądamy nasze siły, wszystkie siły. Podkreślił. Z nadzieją, że nie trzeba będzie ich uruchamiać. Zaczęliśmy kontrolować już linię zdarzeń, a moc trzeciej skazy pozwala na inne niż siłowe rozwiązania tego... Szukał słowa. Niefortunnego faktu. Doża odwróciła głowę lekko w bok. Niefortunnego? Zapytała i dodała. Czy może nieuchronnego? Jeśli istnieje coś takiego jak nieuchronne, to nie w tym przypadku. A może... Powinienem powiedzieć, że nie na tym etapie. Mistrz Alubart wypowiedział te słowa z najwyższą powagą. Powtórzę, że zaczęliśmy kontrolować linię zdarzeń, tych niefortunnych zdarzeń, które dzieją się w związku z uwięzionym, a
To oznacza, że zaczynamy wpływać na to, co się dzieje. Gdybyśmy tylko wiedzieli, kim jest jego bezpośredni strażnik. To jedna z największych tajemnic drzewa, przerwała Doża. Przyrzekliśmy wszyscy, całym ludem, że nie będziemy nawet podejmować prób, by dotrzeć do kogoś, kto mógłby znać bezpośredniego. I nigdy nie złamiemy naszego przymierza. Koboldy wierzyły bowiem w to, że dziesiątki tysięcy lat temu drzewo zawarło z nimi prosty pakt. Ono skryje uwięzionego i strzec będzie go wybrany przez drzewo strażnik. Ten właśnie, którego zwano bezpośrednim. A koboldy będą chronić świat drzewa, nie dochodząc, kim jest strażnik, ani gdzie znajduje się uwięziony. Zaufanie stało się podstawą wiary koboldów, a pakt nazwano bezpośrednim przymierzem. Biorąc pod uwagę to, co usłyszeliśmy w tej sali, kontynuowała Doża, powagą swego urzędu uznaje trzecią skazę w stosunku do działań mistrza Alubarda. Zapisano, rzekła postać po prawicy Doży. Zapisano, potwierdziła ta z lewej. Mistrz dyplomacji zamyślił się na te słowa. Cóż bowiem usłyszał? Może przedsięwziąć wszystkie działania, które uzna za konieczne. Co istotne, to fakt, iż nie musi się nikogo prosić o zgodę, a pomoc uzyska od każdego kobolda, gdy powoła się na trzecią skazę Doży. I nikt nie ma prawa go sądzić. Ale nie uzyskał bezwarunkowej trzeciej skazy Doży. Dlatego nadal musi postępować bardzo ostrożnie. Doża zachowała sobie prawo do odwołania tej ogromnej władzy, którą przed chwilą otrzymał. Wymagać to będzie czasu, ale władca koboldów może to zrobić. W tym jednak momencie nie miało to znaczenia, a Alubard poczuł, że właśnie zaczyna się historia, a on ma w niej wyjątkową rolę do odegrania. Musi wygrać wielką wojnę światów, zanim ta wybuchnie. Doża nadal wpatrywała się w witraż zdobiący pomieszczenie i nagle Alubard zdał sobie sprawę z tego, że w lewym dolnym rogu rozpoznaje znajomy kształt. Zdecydowanym krokiem podszedł bliżej. Nie mylił się. To był zamurowany, kamienny portal, zwieńczony czymś w rodzaju szyszki. Co widzisz, mistrzu? Zwróciła się do niego Doża. Cóż takiego przykuło twą uwagę? Co to jest, Dożo? Spytał, wskazując palcem na portal na witrażu. Skała? Zdziwiła się. Nie, to portal, Dożo. Ta szyszka to zawsze pokazuje na wejście do świata cieni. Tak nazywam tę krainę. Świata cieni? O czym mówisz, mistrzu Alubardzie? Kobold krótko opowiedział o wszystkim, co udało mu się dotychczas ujawnić, kończąc swój wywód. I słychać już wojenne tarabany, tyle że docierają one ze świata cieni, do którego jedno z wejść odkrył mój wyjątkowy obserwator. Mówiąc to, ciepło wspomniał wiernego pająka i dodał. A spod tej skały, będącej w istocie portalem, wydobywa się jakby nieco ciemniejszy dym. O, tu! Wskazał palcem. To jakby jeden z tych cieni. Faktycznie, zgodziła się Doża i po chwili zadała pytanie. I twierdzisz, mistrzu, że zaczynasz mieć kontrolę nad linią zdarzeń? Na ile to tylko możliwe na tym etapie. Ukłonił się Alubard. Ale liczę na więcej, na znacznie więcej. Zdawało się, że ostatnie wypowiedziane zdanie jakby w szczególny sposób wybrzmiało w komnacie i Doża zdała sobie sprawę z tego, że świat drzewa może zostać ocalony. A po chwili posmutniała, gdyż zdała sobie sprawę z ceny, którą być może przyjdzie zapłacić koboldom w całkiem niedalekiej przyszłości. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla syrskich. A na sam koniec chciałabym wam powiedzieć o tym, że nie wspomnieliśmy, że Maciek jest wspaniałą łowczynią pająków. No, ale to może wam opowiemy w przyszłym odcinku, bo chcę, żeby wszyscy tutaj byli. Pa! Koniec!
to wszystko, pa!